ciała. W artykule z 1999 roku za pomocą nowoczesnych technologii laserowej udało się ustalić, że Shibuya mogła posiadać pióra na ciele. Badanie wykonano na okazie IGM-1997, jednak tamte struktury były małe, puste i bardziej przypominały rurki. Natomiast analizy biochemiczne wskazały, że te struktury zawierały produkty rozkładu beta-keratyny, a nie było alfa-keratyny. Nie wiadomo, czy pióra mogły pokrywać całe nogi, ale ostatnio rozpowszechnił się trend w paleosztuce, który pokazuje Alvarez Sauridy z piórami osłaniającymi większość pyska bez czubka. Tak jest dzięki serialowi Prehistoric Planet, który zadebiutował w maju ubiegłego roku. Okej, tu nie widać Shuvui, ale Monekusa. Jednak możliwe, że Shuvuya mogła mieć takie samo pokrycie pyska, ale to tylko spekulacja. Kolorystyka. Choć znamy ubarwienie części większości obieżonych dinozaurów, np. Anchialnisa, Sinosauropteryxa, Caihonga czy Sinornitozaura, nie wiemy na razie, jakie kolory posiadał omawiany dzisiaj teropod. To można spekulować na podstawie współcześnie żyjących ptaków. Tu z kolei mamy parę przykładów. Pierwszy, stworzony przez Bukrat, ma czarne i białe pióra z wyjątkiem szyi w kolorze piasku. Z kolei Trefrex przedstawił tego dinozaura z piórami w kolorze bieli z użyciem różnych odcieni brązu. Victor Radermaker, ja nie wiem czy dobrze czytam, ukazał tego gada jako bardziej przypominającego małe kurczaki z gęstymi przypominającymi włosy strukturalnie na ogonie i głowie. Dinozaur z 20 tutaj posunął się jeszcze dalej i dał sowi wygląd tylko Tinka z rudymi piórami bez białej twarzy. Natomiast ja nie zrekonstruowałem Shuvuya tak, że ma podobnie jak Mononychus to charakterystyczne pokrycie pyska, o czym już wcześniej mówiłem. No i jeszcze ma brązowawy grzbiet bez łba, białe pióra głowy, kończyn i brzucha z czarnymi plamkami, a także złote łuski kończyn tylnych i czubka pyska. Środowisko. Formacja Diadochta, w której żyła Shibuya, jest jednym z najsłynniejszych, ponieważ oprócz omawianego dzisiaj teropoda odkryto szkielety i jaja innych dinozaurów, np. pozostałości po protoceratopsidach, a także dużą mamę.